Dobra wiadomość dla fanów czarnego sportu. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się turniej żużlowy na poznańskim Kolęcinie. Będzie to już drugi turniej z cyklu Lotto Poznań Speedway Cup. Weźmie w nim udział 16 zawodników. Każdy zawodnik wystartuje w 5 biegach. Przede wszystkim będzie zwycięzca Daniel Pytel, będzie Maciej Pfeiffer. Mamy jeszcze kilka niespodzianek. Będziemy od jutra, myślę, że odkrywali po kolei karty, ale tak czy inaczej turniej Lotto Poznań Speedway Cup będzie jeszcze lepszym widowiskiem niż ten poprzedni. Poprzedni turniej odbył się 11 lipca. Od tej pory stadion na Golęcinie zmienił swoje oblicze. W miejscu zniszczonych ławek pojawiły się krzesełka plastikowe. Dzięki zmianom najbliższe zawody będzie można obejrzeć w komfortowych warunkach. Ile nowych krzesełek pojawiło się na stadionie? Cały czas są montowane. Docelowo ma być zamontowane 3,5 tysiąca. Czy zdążymy wszystkie krzesełka zamontować do niedzieli, tego jeszcze nie wiem, ale prace trwają od rana do wieczora. Będziemy pracowali tu, ekipy będą pracowały tu do soboty, do samego wieczora. Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej i będzie teren uprzątnięty, no tak, żeby mogła się odbyć bezpiecznie impreza. Skąd takie kolory krzesełek? Bo czarny i żółty to nawiązanie do loga Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego, a kolor czerwony? Tak, żółty, czarny to PSŻ Poznań, a czerwony to jest kolor patriotów, naszego współpartnera, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Dlatego też te trzy kolory, żeby to fajnie to wyglądało. Remont udało się przeprowadzić dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Poznania w ramach budżetu obywatelskiego 2014 i 2015. Oprócz ławek wymieniono także nowe siatki, nowe zabezpieczenia, nowe przewody do głośników, nowa instalacja głośnikowa, więc ten komfort nie tylko oglądania, ale także słuchania, co się będzie działo, będzie dużo większy, więc myślę, że to już zaczyna być to fajny obiekt sportowy. Od ubiegłego roku gospodarzem stadionu są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, dzięki czemu Poznań wraca na żużlową mapę Polski. Do organizacji turniejów żużlowych przyczynia się także Centrum Turystyki Oskar, które jest oficjalnym przewoźnikiem klubu PSŻ i sponsorem tytularnym. Od dłuższego czasu wspieraliśmy lokalne działania, ponieważ czujemy się stuprocentowymi poznaniakami i jesteśmy za tym, aby wspierać tego typu inicjatywy, między innymi żużel. I postanowiliśmy jakby nawiązać współpracę dłuższą z PSŻ. Dzięki temu bierzemy udział czynny w organizacji tego turnieju. W najbliższą niedzielę oprócz sportowych emocji będzie można wygrać wyjazd do Hyde Parku. W trakcie trwania całego turnieju po stadionie będą przechadzały się hostessy w naszych koszulkach firmowych i będą zbierały kupony. Kupony można wydrukować na stronie PSŻ-u i wypełnić i oddać je hostessom w dniu turnieju, bądź na ostatniej stronie programu jest również wydrukowany nasz kupon, w którym wypełniamy swoje dane i taki kupon bierze udział w losowaniu. Jak mówi prezes PSŻ, fanów żużla ciągle przybywa. Żużel to adrenalina, żużel to emocje, żużel to walka na torze i żużel jest przede wszystkim sportem rodzinnym, bo na żużel przychodzą rodziny. Całe rodziny my mieliśmy na pierwszych zawodach, na brązowym kasku, na pierwszym turnieju Lotto Poznań Speedway Cup. Bardzo dużo dzieci, bardzo dużo rodzin z wózkami przyjeżdżają, przychodzą z małymi dziećmi. Zresztą chciałbym także zaprosić te rodziny, ponieważ do 12 roku życia dzieci wchodzą bezpłatnie. Jeszcze raz przypominamy, turniej żużlowy odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 16:30. Bilet kosztuje 20 zł. Serdecznie zapraszamy!